trzeba wykonać, jest bardzo trudny dla zawodnika do wykonania w momencie, kiedy pędzi z szybkością zbliżoną do 100 km na godzinę. Daiki Ito. Jemu to już idzie naprawdę dobrze. O! Znakomity skok. A więc, proszę Państwa, nie myli się fiński trener. Sędziuje, a oprócz niego jest pan Widerny Bakken z Norwegii, Peter Schumann z Niemiec, a z drugiej strony Norihiro Kano z Japonii i Peter Stadtman z Austrii. Tymczasem Daiki to wczoraj bardzo wygrał kwalifikację i teraz też bardzo ładny skok. Japonii. No i po nim pozostanie już nam tylko 10 skoczków. Również wysoko szybuje i to, ależ kogo oddał Japończyk! Reprezentant Japonii, dwa zwycięstwa w Sapporo, drugi w Kulm, trzeci w Innsbrucku, w Garmisch-Partenkirchen, drugi w Harachowie. Sporo tych miejsc na podium w tym sezonie, ależ teraz z kolei Ito popisał się kapitalnym skokiem. Po tych problemów z wiatrem udało się przeprowadzić tutaj wczoraj konkurs drużynowy i dzisiaj indywidualny. I teraz ostatni akt tych zawodów. Daiki Ito w powietrzu, popatrzmy na skok Japończyka, nabrał wysokości, walczy o odległość ponad 90 metrów. Ląduje Daiki Ito. Oto właśnie Daiki Ito na naszych ekranach. Popatrzmy na skok Japończyka. A po nim Grzegorz Lirenzauer, następnie Michael Neumeier, Tom Hilde, Bardal Freund i będziemy oglądać Kamila Stocha. A tymczasem pięknie. A to jest też skoczek, o którym mówiliśmy, Marku, na początku, jako jeden z siedmiu, który ma na swoim koncie zwycięstwo na skoczni normalnej w zawodach Pucharu Świata. No teraz pewnie o to zwycięstwo będzie bardzo trudno. 38 metrów pierwszej serii, tylko pół punktu straty do Simona Amana. Daiki Ito, walka o zwycięstwo w pierwszym konkursie na Ruka Tunturi. Oj, bardzo pięknie, stylowo, daleko skacze Daiki Ito. O, jest w dobrej formie tutaj podczas rywalizacji w Kusamo Japończyk.